Jest to wspólny warszawski projekt wielu muzeów na bardzo fajny pomysł spędzenia czasu w stolicy. Zapraszamy serdecznie. Nowatorski jest ten pomysł, nowoczesny i bardzo radosny, że bum bum. Jeżeli będziesz chciał uczestniczyć w tym konkursie, to wiedzę, czekają Ciebie bardzo ciekawe zadania i łamiów główki związane z tajemnicami tego miasta, życiami. A tu dużo tajemnic się kryje, także zapraszamy, kolego. Akcja, śmiało można powiedzieć, jest naprawdę nowatorska, że aż śmitaśna i śmiało można powiedzieć, że trendy. A jeżeli się zdecydujesz wziąć udział w tym konkursie sam, bądź z mamusią, bądź z dziadusiem, bądź też z kolegą, to będzie Ciebie czekało wiele tajemnic bardzo ciekawych do rozwikłania. Tajemnice będą związane z naszym miastem, tutaj warszawskim. Warszawa ma naprawdę wiele tajników, o tu jeden znalazłem, leży. Muszę powiedzieć naprawdę, że dzięki tej grze możecie się na nowo zakumplować jako rodzinka, trzymać się potem fest i być zawsze razem, bo ta gra, że użyję angielskiego słowa, integruje. Także polecam, ja się ze swoją zintegrowałem. W grze tej mogą wziąć udział wszystkie osoby, które mieszkają w Warszawie lub też w Warszawie spędzają wakacje, bo to gra jest wakacyjna. I do tej Warszawy właśnie przyjechały. Zapraszamy serdecznie na grę wakacyjną. Raz, dwa, trzy, warszawiakiem jesteś ty. Żeby wziąć udział w grze wielce szanownej, trzeba się zarejestrować na stronie internetowej www.123warszawiak.pl. Następnie wybrać muzeum, pobrać kartę do wypełniania, wszystko to za darmo i ruszać po prostu w miasto. Bardzo łatwy jest tam dostęp, nie tak jak ta kłódka, no. Po wykonaniu wszystkich zadań i poprawnym wypełnieniu ankiety należy zostawić wypełnioną ankietę w wyznaczonym miejscu w ostatniej z placówek, które się odwiedzało. Gra jest wyjątkowo uczciwa, nie ma żadnego losowania, tylko każdy, kto wypełni i odwiedzi wszystkie punkty i wypełni je dobrze, będzie miał nagrodę, którą dostanie na specjalnej gali. Także naprawdę nagrodę praktycznie każdy ma zagwarantowaną. W grze tej bierze udział bardzo duże instytucje, nie tylko muzea, także banki, galerie, a nawet warszawskie zoo. Dzięki temu, że oni wszyscy w tym uczestniczą, jeszcze więcej atrakcji, więcej konkursów i więcej fajnych rzeczy. Naprawdę mucha nie siadaj. A jeśli chcesz w wakacje oczyść swoje łzy, weź udział w akcji. Raz, dwa, trzy, warszawiakiem jesteś ty. Raz, dwa, trzy, warszawiakiem jesteś ty.